Cześć, nazywam się Marta Kowacka i witam Was bardzo serdecznie z 7. Żuromińskiej Trasy Rajdu Grunwaldzkiego. Znajdujemy się teraz w Utworku w Prudnicach. Witamy Was na pierwszym dniu naszej trasy. Zaczęliśmy wędrówkę z Żuromina. Obecnie jesteśmy w Brudnicach. Nasza trasa w tym roku jest trasą poszukiwawczo-detektywistyczną. Uczestnicy naszej trasy będą mieli okazję odnaleźć ukryty przed laty skarb rodziny Budzichów. Zobaczymy, czy im się to uda. Mamy nadzieję, że do Lidzbarka dojdą z sakwami pełnymi złota. Śledźcie nas! Rajdzie Grunwaldzkim. Bardzo się cieszę, że u nas jesteście i cieszę się bardzo, że ta trasa żuromińska, że jej głównym tematem jest właśnie ukryty skarb mojego pradziadka Władysława Budzicha, który jest absolutnie autentyczną historią. Ten skarb naprawdę został zakopany przed wojną i do tej pory nieodnaleziony. Mam nadzieję, że go znajdziecie i będę mogła go wystawiać swobodnie i pokazywać wszystkim. Dworek jest z 1914 roku, zabudowania gospodarskie są jeszcze 100 lat starsze. Mieszkała tu moja rodzina, która oczywiście w czasie wojny została wyrzucona i mieszkali tu Niemcy i komisaryczni zarządcy i Niemcy i Volksdeutsche. Później w PRL-u zakwaterowane tu zostało 7 rodzin. Natomiast ponieważ to drewniany budynek, tylko jedna kuchnia, w związku z tym wszystkie kobiety w porze obiadowej potwornie się kłóciły o to, która teraz korzysta z kuchni. Znajdujemy się na terenie Dworku nad Wkrą, bardzo piękne miejsce. No, jak widać, tutaj trwają prace archeologiczne. Do wykopania jest tutaj pewna poszlaka, ślad, który może naprowadzić uczestników na po prostu dalsze losy trasy. Jest to po prostu wprowadzenie do naszej fabuły. No i tutaj uczestnicy odbywają swoje poszukiwania, kopią, może coś fajnego znajdą i będą wiedzieć, co dalej mają robić. Jesteśmy właśnie w Brudnicach na plaży przy wzgórzu po Starej Mleczarni. Przygotowujemy właśnie teren pod pole namiotowe na Zew Natury, który będzie za 2 tygodnie. Jest to nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej. Sam Zew Natury jest festiwalem sztuk naturalnych, który będzie edukował mieszkańców regionu w zakresie ekologii i nie tylko. I przygotowujemy teren, aby goście mogli tutaj zamieszkać i bawić się przez kilka kolejnych dni.